Znów Paweł Brandt przeskoczył kilkadziesiąt metrów i ustawił się w innym punkciku i znów jej krzyknął, bo przed chwilą w krótkofalówce usłyszał wiadomość od trenera Aleksandra Wierytelnego. Ależ emocje, ależ walka, ależ fantastyczny jest to wyścig. Królowe nart, damy już nie mają tak ciasno na parkiecie, kiedy rozpoczynała się taneczna rywalizacja. Już tylko dwie najwytrwalsze zostały, ale tak to jest często na zabawach, na wielkich balach, kiedy do rana tempo Wodzireja wytrzymują tylko najwytrwalsi. Gdzieś narty zaplątały się, kiedy był zakręt, ale szybko, ładnie włożyła je w te śnieżne, ratrakowe tory i podąża za Marit Bjergen. Finka Enokaisa Saarinen jakby nieco niwelowała przewagę, ale to jest duża przewaga. Wydaje mi się prawie minuty. Justyna Kowalczyk na podbiegu mija Marit Bjergen. Justyna na stadionie. Biało-czerwone flagi. 5 metrów przewagi. Marit Bjergen się broni. Justyna Kowalczyk teraz być może. Ona decyduje się na atak. Ona wie, że musi być pierwsza na zjeździe na stadion. Ona wie, że ten zakręt śmierci musi pierwsza gdzieś tam się złożyć w całym swoim ciałem. Ona wie, że wtedy musi być na prowadzeniu. Marit Bjergen gdzieś 10 metrów za Polką. Justyna zdecydowanie przyspiesza płasko i teraz pracuje mocno rękami. Kijki wybija w tę śnieżną biel. Tysiące razy, miliony razy. To jest wszystko wyćwiczone. Odbicie mocne, silne ma także Marit Bjergen. I już jest tuż za Polką. Ostatni podbieg na tej trasie. 800 metrów do mety. Justyna Kowalczyk, a za nią Marit Bjergen. Brązowy medal w turnieju karlingowym dla reprezentacji Szwajcarii, którzy pokonali Szwedów 5-4, a punktualnie o północy rozpocznie się wielki finał. Kanada zmierzy się z Norwegią. Czy będzie 11 złoto dla Kanadyjczyków? Wszyscy kibice na to liczą. Czy będzie pierwsze złoto dla Polski? Justyna Kowalczyk, za nią Marit Bjergen, a to wszystko obserwuje Tomasz Zimoch. Perardo ad astra, przez cierpienie do gwiazdy dla dwóch zawodniczek, dla Justyny Kowalczyk i Marit Bjergen. Niezwykłe emocje. Wszyscy są jakby w transie. Justyna Kowalczyk na prowadzeniu. To ostatnia prosta przed stadionem. To już teraz trzeba będzie decydować się na ten być może ostatni atak. Marit Bjergen zniwelowała niezbyt wielką jednak przewagę naszej zawodniczki. Podbieg Norwegowie, nie jak sprinterzy obok Marit Bjergen, ale także i mnóstwo Polaków obok Justyny Kowalczyk. 3-4 metry przewagi. Podbieg i Justyna Kowalczyk pięknie pracuje. Sunie tymi nartami. Teraz jakby prawa narta gdzieś się zginęła w tych rowkach, jakby się poślizgnęła, ale to tylko złudzenie. Bjergen chytra, Bjergen przyczajona, Bjergen niższa, zostaje nieco w tyle, ale może to tylko złudzenie. Nie widzę wyraźnie, wyraźnie widzę, jak Bjergen coraz trudniej łapie oddech, jak Bjergen już nie jest tak nie lekka, tak zwinna, tak fantastyczna, choć być może znów przełamie swój kryzys. Musisz odkryć swój skarb. Czytałaś to wielokrotnie w Alchemiku, ale do tego skarbu musisz znaleźć ten klucz. Może właśnie teraz, w tym momencie, 5 metrów przewagi. I teraz kto silniejszy? Czyje ręce będą mocniej pracowały? 6 metrów przewagi. I to teraz na zjeździe. Justyna Kowalczyk za chwilę będzie na stadionie. Twarz rozpromieniona, czerwona, rozgrzana, jakby łyk pigwówki. Jaki to łyk pigwówki? To łyk wielkiego bólu, łyk cierpienia, zakręt śmierci. Zamknijcie Państwo oczy. Wytrzymała i teraz jest przedostatnia prosta. Już na stadionie, już kończy zjazd i teraz ile sił w rękach. Marit Bjergen likwiduje przewagę. Marit Bjergen tuż za Polką. Marit Bjergen za chwilę przejdzie na inny tor. Justyna Kowalczyk i Marit Bjergen. Finisz będzie pasjonujący. Jak to wszystko wytrzymać? Doping polskich kibiców, ale doping i Norwegów. Za chwilę ostatni wiraż. Justyna Kowalczyk, a za nią tuż Marit Bjergen. Gdzie te 5-6 metrów przewagi? Gdzie to było? To było przed chwilą, a teraz niemal równo. Justyna Królewicz to dzisiaj medal, ale nie jak w bajce Królewicz po ciebie, tylko ty musisz po tego Królewicza biec. Ty musisz się ścigać. Marit Bjergen równo. Teraz obok rywalizacja. Bark, bark, narta w nartę. Śliski Justyny Kowalczyk chyba lepszy. Justyna, wytrzymaj to. Jeszcze 30 metrów. Wyskakuje wręcz z wiązań, z butów. Justyna Kowalczyk jest mistrzynią olimpijską. Jesteś wielka. Jesteś fantastyczna. Ucałowałaś śnieg, bo to także twój królewicz z bajki. Choć wydaje mi się, że chyba poczekajmy na ostateczne rozstrzygnięcie, bo chyba o wszystkim będzie decydował fotofinisz.
Ależ cudowna walka! Jest. Mamy ją. Królową śniegu. Z Kasiny świat śniegowy sunie poznawać i zdobywać. Gdy orła skrzydła zmęczone zawiodły, jej płozy jak strzały gwiazdy tras wyprzedzały, by każdej barwy kruszec pewnie na szyi zawisnął. Z ziemi, której śniegu i złota poskąpiono, wyszła królowa bez salw i bez fanfar. Z Kasiny na mistrzowskie trasy i błyszczy w śniegach świata bielą z czerwienią królowa nart. Uporem, zawziętością wygrałaby z armią Napoleona. Teraz czy wygra z filmem, czy wygra z fotokomórką? Justyna Kowalczyk, mistrzynią olimpijską! To już pewne, to więcej niż pewne! Szczypmy się w policzki! Wojciech Fortuna już nie jest sam! Justyna Kowalczyk, królewna, dzisiaj dobiegła po królewicza, po złoty medal i jak go ucałuje, odmieni się, ale to nie bajka, to rzeczywistość cudowna, wspaniała. Pomarańczowe polsporty sprzed lat gdzieś w jej rodzinnej Kasinie. To był pierwszy sprzęt narciarski, a teraz cudowne narty, nartki i jesteś mistrzynią. Królowo, masz ty charakter, ale masz charakter przede wszystkim do sportu. Siebie nazywasz kaktusem, bo potrafisz ukuć, ale kaktus potrafi i pięknie kwitnąć. Studiowałem godzinami o rodzinie kaktusów. Ich echon cactinus cinnaborinus kwitnie tak pięknie, jak ty dzisiaj pięknie wyglądasz na trasie. Finisz był rewelacyjny, finisz był pasjonujący. Finisz to wręcz popis siły rąk Justyny Kowalczyk, a płuca miała za dwie zawodniczki. Nie oszukały jej Norweżki. Na po 20 kilometrach wytrzymała decydujący atak Marit Bjergen, a później wreszcie pokonała Norweżkę i wreszcie ma złoty olimpijski medal.